Witam Państwa o poranku, a moim i Państwa gościem jest Maksym i Dawid z czteroosobowego zespołu Brudne Placy Zabaw. Cześć, witajcie. Dzień dobry, witamy. Maksym i Dawid, jesteście członkiem czteroosobowego zespołu z Opola, który gra postpunk. Jest to zespół, można powiedzieć, że bardzo oryginalny, ponieważ rzadko kiedy można spotkać przedstawicieli takiej muzyki alternatywnej, chociaż mamy stolicę polskiej piosenki, to jednak jest to pewnego rodzaju fenomen, bo widać to między innymi po liczbie odtworzeń między innymi na Spotify'u i te parę tysięcy wyświetleń na YouTubie. Powiedzcie mi, czym tak naprawdę jest postpunk, bo część osób wie, czym jest ten gatunek muzyczny, jeżeli chodzi o punk. Natomiast postpunk może sugerować, że to jest jakieś następstwo albo tworzy się on w jakiś sposób taki, nie wiem, nowoczesny. To może od tego zacznijmy. Czym jest ten postpunk? Znaczy, myślę, że to jest w ogóle ciężko zdefiniować, dlatego że w zależności od kraju i tego, jak każdy zespół to widzi, no postpunk może być inaczej. Czasem tak sobie żartowałem, że postpunk jest wtedy, kiedy chcesz grać punk, ale nie masz perkusisty, więc zastępujesz perkusję elektroniczną, dodajesz trochę syntezatorów i wtedy już grasz postpunk, a nie punk, prawda? No, to znaczy też nie ma jakiejś jednej definicji, bo w każdym kraju, tak jak Dawid powiedział, to wygląda inaczej. W każdym kraju po prostu twórcy szukają jakiegoś innego wyrazu zamiast punk, ta po prostu sprzeciw wszystkiemu, bardziej taka melancholia tutaj się pojawia. I na wschodzie wygląda to inaczej, w Anglii gdzieś tam na zachodzie wygląda jeszcze inaczej. I dlatego wszystko się różni od siebie. No i tak, a w Opolu raczej takiego zespołu jeszcze nie było. No właśnie, to jest taka, można by powiedzieć, nowość, sensacja, można powiedzieć, że odkrycie. Maksym, ty jesteś wokalistą, a ty, Dawid, jesteś basistą. I tutaj mamy właśnie przykład twojego kunsztu, bardzo ładna gitara, fajnie wygląda, tutaj ma motyw taki, można powiedzieć, że taki industrial trochę, no, dlatego że tutaj mamy jakieś łańcuchy. To tak jest twój znak rozpoznawczy, czy to jest właśnie element tego postpunku? Miałem paska do basu, pomyślałem sobie, że łańcuch fajnie wygląda, no nie? No fajnie wygląda. Właśnie mogliśmy między innymi zobaczyć tą gitarę, między innymi w waszym ostatnim teledysku Dym w obłokach dymu. Ja bym chciał tak naprawdę zacząć od takiego początku. Ponieważ jesteście od niedawna, już odnieśliście fajny sukces, już powiedzmy, jakby to powiedzieć, zagraniczne kolektywy o podobnym nacechowaniu, jeżeli chodzi o gatunek, już o was napisali. No jak to się w ogóle zaczęło? Bo mnie to bardzo interesuje, jak właśnie, skąd pomysł na ten postpunk i właśnie skąd pomysł na to, że będziemy iść właśnie w tym kierunku. No i właśnie w jakim kierunku, jeżeli chodzi o was styl, wasz styl, znak rozpoznawczy. Czyli zacząć od początku. Proszę bardzo. Na początku był wielki wybuch. Później jakoś to wszystko rozwinęło. No wielki wyszło, wybuch, okej. Okay. I wyszło tak, że się spotkaliśmy w trójkę na uczelni, na dziennikarstwie, ja, Dawid, Markian. No i Dawid, Markian nie słuchali za bardzo tego typu muzyki wcześniej, bardziej tworzyli co innego. No i się trzech chłopaków Opola, Wrocławia i Lwowa spotkało i postanowiło, że coś zaczniemy robić, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze co. No to wpadłem na pomysł, że postpunk, taki właśnie gatunek w tym obszarze będzie spoko tematem, zwłaszcza że ja go znam. Ja będę pisał teksty, ja będę wokal, też mi pasuje ten wokal po prostu do gatunku. To zaczniemy coś tego typu robić. No i sobie usiedliśmy i zrobiliśmy cztery utwory w dzień, dwa. Tak, jakoś tak. Oczywiście potem jeszcze musieliśmy je miksować, ale tak naprawdę to też wyniknęło z tego, że wokal Max jest dość niski, a mi powiedzmy, jako że my nagrywamy u mnie w pokoju tak naprawdę i robimy to wszystko bardzo amatorsko, bardzo wygodnie się ten gatunek muzyki po prostu robi. Znaczy komponuje, miksuje i dlatego tak naprawdę stanęło na tym, ale przy okazji wszystkim nam po prostu ten gatunek muzyki też się spodobał bardzo. I powiedzmy w ramach jakiejś tam dyskusji, wspólnego słuchania muzyki wyniknęło to, że po prostu chcemy to grać. No, zwłaszcza, że to powie w świeżości, bo cały czas na polskiej scenie, nie wiem, jakiś rap jest, pop, jakiś rock, taki bardziej w tych brzmieniach zachodnich jednak, więc wydaje mi się, że coś takiego bardziej z Polski wschodu też byłoby spoko, takie brzmieniowo oczywiście. Rzeczywiście, to jest faktycznie muzyka alternatywna i w pewien sposób można powiedzieć, że wyjątkowa.
Nagraliście, zdążyliście już nagrać jeden teledysk, Dym w obłokach dymu. I tutaj trzeba wspomnieć, że wykorzystaliście do tego scenę opolską. Wiadomo, że Opole to jest miasto, w którym twórcy filmowi oraz twórcy muzyczni lubią tworzyć teledyski czy filmy. Zawsze wykorzystują takie barwne okolice, między innymi centrum miasta, ale też obrzeża, no bo Opole jest bardzo ładnym miastem. Natomiast jest ono też wyjątkowe z tego względu, że bywa także i klimatyczne. I ten klimat, który jest waszym motywem przewodnim w waszej twórczości, został tutaj wykorzystany. Opowiedzcie nam coś o właśnie tworzeniu tego teledysku, bo on chyba, można powiedzieć, że nadał jakiś kierunek waszej twórczości. Znaczy, wykorzystaliśmy po prostu te bloki, te ZWM-u, bo jednak ta muzyka pasuje do takiej melancholii sprzed lat, trochę w tych klimatach bardziej PRL-u, dlatego takie właśnie z wielkiej płyty bloki bardzo fajnie się wpasowują w naszą muzykę. No i jak zwykle twórcy, w sensie no, zwykle twórcy wykorzystują jednak te stare części miast, te odremontowane może, po prostu te bardzo malownicze, ładne, pocztówkowe. A większość osób zapomina o tym, że też mamy właśnie te bloki z płyty we Wrocławiu, w Opolu, ogólnie wszędzie w Polsce. I szkoda, żeby były trochę pomijane jednak, bo bądź co bądź, jest to też codzienność, prawda? Więc czemu by o niej nie wspomnieć? No i to w pewien sposób jest taki artystyczny wyraz, bardzo oryginalny, co jest naprawdę no, niesamowite akurat. Czy was można gdzieś na co dzień posłuchać? Bo taka twórczość wydaje mi się, że no co prawda jest to, nie ukrywajmy, muzyka alternatywna, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, jednak w obecnych czasach wśród młodych ludzi bardzo popularny jest rap albo jakaś forma popu. Też w pewnym sensie rock, ale to już taki troszeczkę można powiedzieć hard rock. Natomiast w kwestii postpunku to jest jednak dosyć spora nisza. No i w jakich miejscach tak naprawdę można was zobaczyć? Żeby usłyszeć to na żywo, bo ja przyznam się szczerze, że słuchałem waszych wszystkich kawałków i miałem też okazję zobaczyć je na żywo i powiem szczerze, że no jestem pod wrażeniem i osoby, które by były zaciekawione, gdzie można was usłyszeć tak naprawdę? My aktualnie planujemy zrobić taką małą trasę, mini trasę po miastach w Polsce. Mamy zaplanowane aktualnie Wrocław, Łódź, i planujemy jeszcze Gdańsk, Poznań, Warszawę oraz oczywiście Opole. Mini trasa, no to już jest prawie cała Polska. No, no tak, ale to jeszcze nie wszystko jest w 100% ustalone i, że tak powiem, no, dopięte, więc zobaczymy, jak wyjdzie finalnie. A w Opolu też będziemy grać jakoś w kwietniu. No i też mam nadzieję częściej, tylko czekamy na okazję, na jakieś festiwale, mniejsze, większe, jakieś po prostu kluby, czy to w Opo na przykład, bo z tego co wiem jest teraz ten mały festiwal co roku, więc planujemy coś w tym kierunku poczynić, ale na razie tak po Polsce bardziej. To wasze plany, a marzenia na przykład? Gdzie chcielibyście? Od takich może, zacznijmy od takich może takich bardziej do realizacji, po takie może takie, wiesz, bardziej, co już takie top, które chcielibyście zrealizować. Tak, to znaczy myśleliśmy o Piastonaliach tak naprawdę, bo to wiadomo, jest powiedzmy jedna z większych imprez, które się odbywają w polu muzycznych. Jeżeli chodzi o takie marzenia, faktycznie, no to mi się na przykład marzy Woodstock oczywiście, chyba jak każdemu zespołowi w Polsce. Poland Rock. No, teraz już jest Poland Rock, ale jeszcze pamiętam. No, ale mi się wydaje, że to takie do realizacji. Może gdzieś za granicą bardziej, w sensie jakaś trasa zagraniczna, bo to dostaliśmy jakąś tam propozycję, ale też nie jest to wszystko powiedziane, żeby po prostu zagrać gdzieś bardziej w stronę północy, zachodu, właśnie Niemcy, Dania. Więc coś będziemy szukać, planować i zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie takie bardziej przyziemne plany. Tak, zazwyczaj jest tak naprawdę kluby, które są w klimacie gotyckim, punkowym, dość chętnie reagują na nasze, nawet sami nas piszą często, żeśmy przyjechali i zagrali. No, zwłaszcza, że teraz będziemy wydawać płytę. No właśnie, chciałem was o to spytać właśnie. Macie już pierwszy album, który no, już ma fajne odsłony na między innymi platformie Spotify, ale to jest tak naprawdę przedsmak tego, co czeka słuchaczy właśnie, bo
jesteście w trakcie tworzenia nowego albumu. No i czy to będzie ten sam styl, jeżeli chodzi o tym, o czym śpiewacie, czy jednak pójdziecie w troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o epokę tego PRL-u? Ogólnie, jeżeli chodzi o to, co mamy aktualnie nagrane, to mamy te cztery utwory z demówki takiej naszej. No i one zostały zrobione szybko, a teraz planujemy faktycznie wydać taki album. Więcej utworów, akurat one wszystkie rozgrywają się, brzmią w klimatach takich stricte PRL-u. Nie takich współczesnych, tylko bardziej tych, które już minęły. I to też jest taka nasza bardziej perspektywa, jeżeli chodzi o tamtą epokę, bo my nie przeżyliśmy tego. Więc bardziej to, co teraz powstaje, co już kończymy robić, powstaje z tych relacji, z opowieści, z tych komentarzy, które można na co dzień spotkać od osób, które to przeżyły, osób dorosłych. No. No takie doświadczenie jest chyba najlepsze. Tak. W sensie nie dość, że najlepsze, to też to jest taka różnica między tym, jak było naprawdę, a tym, jak po prostu ludzie to zapamiętują. I jak to ludzie przekazują. Bo PRL, jaki nie był, jaki był straszny i jak wiele osób go przeżyło, to prawdopodobnie jest przedstawiany straszną hiperbolą często. I też pokażemy trochę tego, jak było okropnie, trochę tego, jak było śmiesznie, jak było fajnie momentami, no bo nigdy nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie okropnie. Czarno-biało, tylko też czasem kolorowo. No ale wszystko w takich właśnie nostalgicznych, bardziej klimatach, melancholii. No i tak, na razie mamy jeden utwór, Ministerstwo, który coś tam zapowiada. Właśnie kręciliśmy nowy teledysk, też tu w Opolu, który będzie przedstawiał ostatni singiel, który zapowiada tą płytę, nad którą pracujemy. Nie będziemy tutaj zdradzać fabuły, bo to tak naprawdę jeszcze się wydarzy, ale czy to będzie takie humorystyczne, czy właśnie takie poważne, jeżeli chodzi o wasz pierwszy teledysk? Czy to będzie taki kontrast? Znaczy myślę, że to będą mieszane emocje w tym teledysku zawarte, dlatego że znaczy będzie on trochę satyrą, mi się wydaje. Co mogę powiedzieć? Myślę, że różnie będzie można go odebrać, w zależności od tego, kto co zauważy. Tak, tak. Osoby starsze pewnie z niesmakiem mogą na to popatrzeć. Osoby młodsze mogą się zaśmiać. Każdy może mieć inne odczucie, jeżeli chodzi o ten teledysk, o utwór i o całą właściwie płytę, którą robimy. Więc... No się mogą też zaciekawić, no bo to jednak jest mimo wszystko bardzo ciekawy temat. Dokładnie. No a teraz już właśnie tą płytę robimy w składzie z jeszcze Piotrkiem, którego też poznaliśmy na uniwersytecie. On akurat na psychologii studiuje. No i na pewno te utwory będą brzmiały nieco inaczej, może ciekawiej. No to super, no to pozostaje mi życzyć wam wszystkiego dobrego i fajnie, że w Opolu właśnie powstała taka przestrzeń, no bo nie bez powodu Opole to jest stolica polskiej piosenki i miejsce, gdzie się tak naprawdę rodzą gwiazdy. No, można was nazwać już takimi gwiazdami, mimo że reprezentujecie muzykę alternatywną i może nie docieracie do takiej publiczności jak niektórzy wykonawcy, no ale nie liczy się ilość, ale przede wszystkim jakość. I tej jakości wam życzę, chcę, żebyście dalej po prostu realizowali to, co robicie, a państwa zachęcam do tego, żeby może też posłuchać sobie ich utworów Brudne Place Zabaw na platformie YouTube oraz na platformie Spotify. Już wiadomo, że będzie nowy album o podobnej tematyce. Jeżeli państwa zainteresował temat postpunku, no to serdecznie zapraszam do odsłuchania. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy państwu.